Cześć, przygotowałam dla Was nowy trening. Tym razem będzie to full body workout z hantlami, czyli trening całego ciała z hantlami. I będziemy używać jednych cięższych hantli, drugich lżejszych. Jeżeli masz tylko jedne, to przygotuj to, co masz. Przygotuj również matę. Ćwiczenia wykonamy sobie w seriach, czyli będzie można naprawdę fajnie poczuć mięśnie. Przygotuj się i przechodzimy do rozgrzewki. Rozgrzewkę zaczniemy sobie w lekkim rozkroku. Wdech i wydech. Wdech. Nos i usta, nos i usta, ściągnięte łopatki, delikatnie unieś brodę, ale nie odchylaj za daleko głowy. Ok, i krążenia, same barki i całe ramiona, same barki i całe ramiona. Okej, ramiona szeroko, przyciągamy łokieć do kolana. Skręt tułowia, klatkę piersiową obróć raz na jeden bok, raz na drugi bok. Okej, stajemy sobie w rozkroku i sięgamy do jednej i drugiej nogi. Nie usztywniaj kolan. Plecy proste, pośladki mocno odchylają się w tył. Ok, i wykonujemy krążenia w stawie biodrowym. Wyprostuj się, ściągnij łopatki. I teraz wymach naprzemiennie, prawa i lewa noga. Ok, i delikatny truchcik, krążenia ramionami do przodu. Cały czas w truchciku, ramiona w górę i bok. Ok, i wykonujemy naprzemiennie wypad. Jedna daleko i druga noga. I dłonie za głową, przyciągamy kolano do jednej i drugiej strony. Ok, wyskok i do podłogi. Delikatny wyskok, mocno pośladki tył, plecy proste. Jeżeli nie chcesz skakać, nie możesz skakać, wystarczy wspięcie na palce. Ok, zjedziemy sobie do klęku podpartego i naprzemiennie unosimy jedną i drugą rękę. I teraz wypnij biodra, opuść w przód. Pamiętaj, żeby przy opuszczaniu bioder trzymać aktywny brzuch, pępek do siebie. Ok, i dostaw nogę, powoli rolujemy plecy. Bierzemy wdech, wydech.
jeszcze raz wdech, wydech i ostatni raz wdech i wydech. Ok. Rozgrzewka wykonana, przejdźmy do naszego treningu. Pierwsze ćwiczenie to będzie połączenie przysiadu i wyciskania z takim skrętem tułowia. Wykonamy 4 serie, 45 sekund pracy, pomiędzy seriami 15 sekund odpoczynku. Najpierw ćwiczymy tylko w prawą stronę, potem w lewą. Ok. Zabieramy hantla, wyciskamy i znowu schodzimy w dół. Hop, podrzuć i skręt. A ręka może być na biodrze albo z boku. Hop. Wydech. Pamiętaj, żeby przy tym skręcie mocno zaktywować brzuch, żeby nie było żadnych wygięć tutaj w kręgosłupie, dziwnych ruchów. Tak, tylko trzymamy brzuch, głowa nad biodrami. I w dół. Nie musimy robić szybko. Hop. Oczywiście po ten nasz podrzut hantla robimy dynamicznie, ale całość nie musi być szybko wykonana. 15 sekund przerwy i teraz będzie to samo ćwiczenie na drugą stronę. Druga ręka zabiera hantla. I lecimy. Podrzut i do góry. Raz. Ok. Odkładamy i jeszcze dwie serie przed nami i tak jak mówiłam, będziemy mieć ćwiczenia z cięższym lub lżejszym hantlem. Tutaj fajnie wziąć sobie trochę cięższy. I lecimy. Hop, skręt i wracamy. Hop, skręt i wracamy. Pamiętaj, żeby tutaj przy schodzeniu do przysiadu zwrócić uwagę, jak są ułożone twoje stopy, żeby potem skręcie do boku na nowo je ustawić prawidłowo, żeby żadna stopa nie była wykręcona w jakąś stronę niepotrzebną. I jeszcze jedna seria. Już możemy powoli ustawiać. I lecimy. Zabierz hantla. I ostatni. Ok. Pierwsze ćwiczenie za nami. Chwila przerwy i wykonamy drugie. Ćwiczenie drugie. I tutaj dobrze wziąć sobie takie nieco lżejsze hantle. Powiedzmy o umiarkowanej
wadze i wykonamy sobie wiosłowanie z rozpiętkami, wiosłowanie z rozpiętkami i tutaj mamy puls, wiosło i tutaj dwa razy, raz, dwa. Ćwiczenie świetne na plecy. Pamiętaj, że tutaj bardzo ważna jest pozycja ciała, czyli nie możesz być zgarbiona, bo raz, że plecy nie będą efektywnie pracować, a dwa, że szybko zacznie Cię boleć odcinek lędźwiowy, więc pamiętaj o wyprostowanych plecach. Jeżeli masz problem z tą pozycją, to na przyszłość zaraz tutaj dam Ci wskazówkę. Raz, dwa. Jeżeli masz problem, to zrób sobie jedną serię, jedną stroną i tutaj się podeprzyj na kolanie. To podparcie pomoże Ci zachować tą poprawną pozycję. Ale oczywiście fajnie jest opracować sobie od razu na dwie strony. Więc jeżeli wszystko jest ok, to tak sobie ćwiczymy. Wiosło i raz, dwa, puls. Pamiętaj, żeby tutaj barki były odsunięte od uszu. Raz, dwa. Trzymaj pępek do siebie. I raz, dwa. Przyciągnij i do góry wydech. Jeszcze jeden. Ok, super. Przy tym pogłębieniu bardzo fajnie można poczuć mięśnie pleców, to miejsce między łopatkami. Fajne ćwiczenie dla osób, które mają tendencję do garbienia się. I znowu wstajemy na szerokość bioder, opad tułowia, wiosłowanie i dwa pulsy. Wiosłowanie i raz. Staraj się tutaj nie podrzucać w ten sposób. Spokojny ruch. Ok. I ostatnia seria przed nami do wykonania. I już powoli szykujemy się. Opad tułowia, wiosło i pulsy. I ostatnie 20 sekund. Super. Zrobione. Przechodzimy do trzeciego ćwiczenia. Przed nami bardzo fajne ćwiczenie, połączenie martwego ciągu na jednej nodze i wykroku do przodu. Jest tutaj trochę połączonych elementów, więc na początku sobie wykonaj powoli. Staraj się też za dużo nie myśleć, tylko podążaj za tym, co będzie robić ciało, bo to naprawdę wychodzi dosyć płynnie, jeżeli za dużo nie myślimy. Oczywiście o technice zawsze pamiętamy. Martwy ciąg na jednej nodze, czyli wykonujemy zejście w ten sposób, zabieramy hantla do barku i wykrok do przodu. Zejście na jednej nodze i wykrok do przodu. I tutaj sobie manewrujemy hantlem
Raz do ziemi, raz do barku. Zejście dół i wykrok w przód. Pamiętaj, żeby w wykroku obciążyć tutaj piętę, żeby kolano było zabezpieczone. Możesz sobie podzielić to ćwiczenie na fazy. Nie musisz od razu schodzić szybko w dół. Jeżeli masz opanowane super te ćwiczenia, to oczywiście możesz, ale możesz sobie też podzielić na takie fazy. Czyli tu odstawiasz w przód i schodzisz. OK? I wykonamy to samo drugą nogą. Czyli teraz lewa noga w zakroku, albo prawa, jeżeli zaczynałaś lewą. I schodzimy. Zejście w dół, do barku i wykrok, hop. Zejście w dół i wykrok, hop. Czyli cały czas jedna noga jest w miejscu i hop. Tylko sobie schodzimy do martwego ciągu i do wykroku. A jeżeli totalnie ci nie wychodzi, oczywiście zachęcam cię, żeby próbować, ale możesz sobie wykonać na przykład albo wykroki, albo martwy ciąg na jednej nodze. I to będzie już fajne uproszczenie, a jednocześnie też popracują te mięśnie, które chcemy w tym ćwiczeniu zaangażować. I kolejna zmiana. Może teraz przodem do was. OK, i lecimy. Zejście martwy ciąg i wykrok. Dół i dół. Pamiętaj o prostych plecach. OK, mamy i jeszcze jedna zmiana, ostatnia seria. Zabieramy hantla, noga we wspięciu i zaczynamy. Raz i dwa. Wykrok jest często takim demonizowanym ćwiczeniem. Mówi się, że źle wpływa na kolano, ale oczywiście wykonany poprawnie technicznie, z odpowiednio obciążoną stopą nodze wykroczonej, będzie OK. Może jeżeli już masz w tej chwili problemy, jakiś dyskomfort związany z kolanami, to nie będzie najlepszy wybór. Wiesz, jesteś zdrowa, to ćwicz poprawnie i będzie to super ćwiczenie. OK, wykonane, przejdźmy dalej. Zejdziemy sobie teraz do leżenia i wykonamy ćwiczenie, które będzie fajnie angażować nam ramiona, triceps oraz mięśnie brzucha. Unosimy ramiona do góry, nogi do góry i wykonujemy ugięcie ramion i opuszczenie nogi naprzemiennie, jedna i druga noga. Tutaj pracuje triceps i oczywiście tutaj jeszcze brzuch. Brzuch jest aktywny przez całe ćwiczenie, bo już to trzymanie nóg będzie nam fajnie mięśnie angażować, ale no to upuszczanie nogi jeszcze tutaj dodaję trochę pikanterii w tym ćwiczeniu. Raz i dwa. Do uszu prostujemy i noga. OK, fajnie. Pierwsza seria zrobiona.
Oczywiście jeszcze 3. Pamiętaj, żeby przez całe ćwiczenie angażować brzuch, czyli tutaj pępek do siebie, dolna część pleców w kierunku do maty. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3 i 4. I to też jest ćwiczenie, gdzie obciążenie nie będzie szalone, dlatego że no, triceps to jest nie za duży mięsień, który wiadomo, że nie udźwignie tyle, co nasze nogi. Ale oczywiście najlepiej dobrać sobie tak, żeby jednak ten ruch czuć. Powinno chociaż trochę palić. Najlepiej, żeby mocno paliło, szczególnie w ostatniej serii. Ok. I jeszcze 2 serie. Odpoczywamy. Pozycja, triceps i noga, triceps i noga. Ten trening w całości, tutaj fajne ćwiczenia, ma takie ogólnorozwojowe. Oczywiście bardzo korzystnie wpływające na sylwetkę, bo ćwiczymy i pośladki, i plecy, i ramiona, i brzuch. Także fajna kombinacja. Jednocześnie myślę, że trening fajny, ciekawy dla osób, które już gdzieś tam tymi podstawami są znudzone. Ok. I ostatnia seria do wykonania. No i oczywiście koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się podoba ten trening. Ok, i czy będziecie do niego wracać? Bo to chyba jest najlepszy wyznacznik tego, czy trening Wam się podoba. I raz, i 2. I raz, i 2. Ok, super. Ćwiczenie wykonane. Przejdziemy sobie teraz do kolejnego. Teraz wykonamy sobie ćwiczenie z odstawianiem nogi do boku. Taki półprzysiad. Połączone ze skłonem do boku. Uwaga, odstawiamy nogę, schodzimy do lekkiego przysiadu i wykonujemy skłon i wracamy. Raz, 2, 3 i 4 i pracujemy tylko na jedną stronę. Potem sobie w drugiej serii zmienimy stronę. Zejście, hop, hop i wróć. Tutaj mocno napięte pośladki, brzuch aktywny, skłon. I wracamy. Pamiętaj, żeby tutaj się nie wygiąć, nie otwierać żeber. Cały czas brzuch mamy aktywny. Jest skłon do boku. I teraz w tym ćwiczeniu znowu tutaj wzięłam sobie mniej obciążenia. Bo kiedy układałam ten trening, kiedy układałam ten trening w tym ćwiczeniu, chciałam, żeby właśnie fajnie popracował core. Jeżeli weźmiemy więcej obciążenia, może już być ciężko zachować tą pełną kontrolę. Ale oczywiście być może u Ciebie będzie fajnie wziąć więcej. Zejście, dół, skłon i wracamy. Dół, odstaw i wróć. Staraj się, żeby w tym przysiadzie nogi były obciążone jednocześnie. Dlatego tutaj możesz zrobić sobie pauzę, ustabilizować się i dopiero zrób skłon. Raz, 2, 3 i wróć. Raz, 2, 3 i wróć.
Ręka może być gdzie chcesz, ale nie pomagamy sobie, nie odciążamy tych mięśni. Raz, dwa, trzy i dostawiamy. OK. Jeszcze na dwie strony. Zmiana ręki. I już się powoli szykujemy. Plecy proste. Pamiętaj o brzuchu. Pośladki idą mocno w tył. Lecimy. Raz, dwa, trzy i wróć. Raz, dwa, trzy. Jeżeli nie możesz się powstrzymać, żeby tutaj się trochę od biodra nie odpychać, to przełóż sobie rękę na przeciwną stronę i ta pokusa zniknie. Raz, dwa, trzy i hop. Raz, trzymaj pępek, trzy i hop. Trzymaj pępek. OK. I ostatni raz przed nami. Zmiana ręki. Ustawiamy się. Zaczynamy. Odstaw, przysiad, hop, hop i wróć. Wykonane. Przejdźmy dalej. Przedostatnie ćwiczenie zaczynamy sobie w wygodnej pozycji podporu na boku. Można sobie zejść nisko w ten sposób, żeby tylko głowę podpierać na dłoni. I teraz kolano kierujemy do podłogi i tutaj mamy trzy pulsy. Raz, dwa, trzy. Rozciągnij pośladek i tak jakbyś piętą chciała sięgnąć do podłogi. Hantla mamy w okolicach kolana. Zejdź nisko i w górę. Zwróć uwagę, że nie leżę w takiej bardzo prostej linii, tylko te pośladki są lekko wychylone w tył. Rozciągnij pośladek i wysoko piętą akcentujesz do sufitu. W dół i mocno 3, 2, 1. W dół i mocno 3, 2, 1. Wysoko staramy się unieść nogę. OK, super. I zmieniamy stronę. Kładziemy się znowu wygodnie. Opieramy hantla blisko kolana, wtedy będzie więcej tego obciążenia wpływać na ten ruch. 2, 3, zejdź nisko kolanem i wysoko. Raz, dwa, trzy. I znowu pamiętaj, żeby piętą akcentować do tyłu w tym ćwiczeniu akurat. Fajnie można poczuć pośladek. Pracujemy pod trochę innym kątem niż normalnie wykonujemy lifty. Raz, dwa, trzy. Nisko i raz, dwa, trzy. Tak jakbyś chciał mocno wypiąć pośladek i do góry. Dwa, trzy. Hop i raz, dwa, trzy. Tutaj w górze też ta noga nie jest wyprostowana, tylko delikatnie ugięta i w biodrze, i w kolanie. OK. Fajnie czuć to ćwiczenie. Ale nie będę kłamać. Ważne tutaj jest właśnie jak się ułożysz, bo sam ruch nogą nie wydaje się skomplikowany, ale ta pozycja, żeby fajnie pracować, musi być taka, jak Wam na początku opisałam.
Rozciągnij pośladek i raz, dwa, trzy. Jeżeli będziesz leżeć wyprostowana, to będziesz czuła mocniej bok nogi, a nie pośladek. Oczywiście tutaj bok nogi też już mamy prawo czuć po czasie, bo on będzie próbował nam ten zmęczony pośladek trochę odciążyć. Także to jest normalne. Raz, dwa, trzy i w dół. I raz, dwa, trzy i w dół. Super. I jeszcze raz zmieniamy stronę. Ostatni raz. Nisko kolana, nogi ugięte, pośladki wypięte do tyłu i lecimy raz, dwa, trzy. I przypominam, że akcentujemy piętą do góry. Wydech do góry i wdech. I wdech. Dobra, ćwiczenie zrobione, przejdźmy do ostatniego. Ćwiczenie ostatnie i będzie już takie typowo na brzuch. Kładziemy się na plecach, dłonie za głową. Wykonamy sobie skręt do jednej strony, do drugiej strony i spięcie do przodu z wyprostem nóg. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa i trzy. Pamiętaj, żeby cały czas trzymać dół brzucha do siebie. Przy wyproście nóg mocno doklejamy dolną część pleców do maty. Ok, pierwsza seria zrobiona. Jeszcze trzy, 40 po 45 sekund. Kilka oddechów i możemy już się szykować. Skręt, skręt i na wprost. Okej. Odpoczywamy. I szykujemy się. Start. Raz, dwa, trzy. Ok. I przed nami ostatnia seria na zakończenie tego pięknego treningu.
Okej. Okay. Szykujemy się. Nogi gotowe. Brzuch gotowy. Mam nadzieję. Raz. Dwa. OK, zrobione. Zostaniemy sobie w leżeniu i unosimy nogę, przyciągamy do siebie. 3, 2, 1 i zmienimy. 3, 2, 1 i jeszcze zmieniamy. 3, 2, 1 i jeszcze jedna zmiana. OK, uginamy nogę i przyciągamy do klatki piersiowej. Druga strona. Pamiętaj, żeby barki były do maty. OK. I podnosimy się do siadu prostego. Skłon do przodu i prostujemy. Skłon. Z wydechem i wdech. Jeszcze dwa razy. I jeszcze raz. OK, dobra. Skręt do boku. Głowę staramy się trzymać nad biodrami. Tutaj możemy się troszeczkę odepchnąć. Pamiętaj, żeby się wyprostować. Klatka piersiowa skręcona mocno do boku. I na drugą stronę. I przechodzimy sobie do klęku podpartego. Wyciągamy mocno pośladki do tyłu i opuszczamy ramiona, barki, głowę. Podnosimy się do klęku, dajemy nogę do dużego wykroku, zostajemy przez chwilę. I druga noga. I wracamy. I teraz plecy klęsłe i zaokrąglone. Wszystko z wyczuciem, delikatnie tutaj rozluźniamy i podciągamy pępek, okrągły grzbiet. OK, siadamy sobie na naszych piętach, spleć dłonie, unieś ramiona do góry i tutaj znowu spróbuj zamknąć biodra, zamknąć żebra, a ramiona przenieść jeszcze bardziej do tyłu. Żeby to nie było kosztem naszego kręgosłupa, tylko tutaj chcemy nasze ramiona rozciągnąć. Dłonie za głową i skręć na jedną i na drugą stronę. I znowu ramiona do góry, chwyć za jeden łokieć i za drugi. I opuszczamy ramiona, bierzemy wdech i wydech, opuszczamy. Wdech, unieść do góry biodra i wydech, usiądź. Wdech i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. OK. Trening wykonany, rozciąganie wykonane. Mam nadzieję, że podobało Ci się, że czujesz całe ciało. Ja czuję tak naprawdę wszystkie mięśnie, które miały pracować w tym treningu, więc super. Koniecznie daj znać w komentarzu i do zobaczenia na kolejnych treningach. Cześć!